Loża radiowa. W Loży Radiowej, w Młodzieżowej Loży Radiowej z nami już Jacek Jaszczyszyn, Forum Młodych Ludowców. Dzień dobry Państwu. Zaczęliśmy program od cytatu z Władysława Kosiniaka-Kamysza. No może nie program, ale tę godzinę programu. Ja teraz zacytuję posła Marka Sawickiego. Jest on zwolennikiem samodzielnego startu PSL w wyborach do Parlamentu Europejskiego i powiedział tak: przy rdzewiejącym PiS i rozfrakcjonowanej koalicji europejskiej ludzie oczekują normalnego centrum. Według Marka Sawickiego, gdyby były listy PSL do PE, mógłby wystartować na przykład Waldemar Pawlak. Jak się PSL zachowa? Będzie startowało samo, czy będzie startowało w koalicji europejskiej, czy może jeszcze na przykład z Prawem i Sprawiedliwością? Bo jutro decydujecie. Jutro decydujemy, tak. Proszę Państwa, jesteśmy partią demokratyczną i wszystkie nasze te ważne decyzje i te mniej ważne też, to są jednakowoż są decydowane w sposób w formie głosowania. No, czasami to jest głosowanie internetowe, na przykład zachowają. Na Facebooku, gdzie ktoś coś rzuci i mamy na przykład 2 godziny na głosowanie. Czasami to jest forma SMS-owa, gdzie też mamy chwilę na głosowanie. Także u nas każdy członek, nawet ten najmniejszy, najniżej, ma prawo głosu. Czyli jak rozumiem, wszystkie takie te ważne decyzje są konsultowane na bieżąco. Na bieżąco, z członkami partii. W real time, można by powiedzieć. No a jutro jak będzie? Jutro nie wiem, jak będzie. Szczerze powiedziawszy, ciężko mi powiedzieć, bo można by powiedzieć, że PSL jest podzielony przez Wisłę. Mhm. Część wschodnia chciałaby iść sama, część zachodnia widzi tylko i wyłącznie start w koalicji z PO, w koalicji obywatelskiej. Także. A nie ma trzeciej frakcji? Znalazłaby się trzecia frakcja, która, ale to jest taka malutka frakcja, także myślę, że nie będę tutaj. A ta trzecia droga to po prostu Prawo i Sprawiedliwość. Koalicja z Prawem i Sprawiedliwością. Z Zjednoczoną Prawicą. Tak, to jest jednak takie, ale to są takie drobne głosy. Wiadomo, no jest 120, ja to zawsze powtarzam, u nas jest 128 tysięcy czynnych działaczy. Zawsze znajdzie się jakaś inna frakcja, inna możliwość, aczkolwiek. A decyzję w sobotę będzie podejmowało jakie gremium? To będą delegaci, czy to będzie powszechne głosowanie w PSL-u? To będą delegaci, ponieważ powszechne głosowania już się odbyły. To były najpierw, mogę powiedzieć z własnego doświadczenia i z własnego przykładu. Najpierw zrobiliśmy głosowanie na wsi, w kole wiejskim. Później zrobiliśmy liderzy, przedstawiciele kół wiejskich zebrali się na głosowaniach na głosowaniach w kołach gminnych. Później w kołach powiatowych, dopiero w województwach i teraz województwa jadą do Warszawy. Czyli można przewidzieć wynik sobotniego spotkania? Oj, niekoniecznie, ponieważ one nie są, wyniki nie są nam znane, prawda? A jak wyszło w naszym województwie? W naszym województwie wyszło, że większość chciałaby iść w koalicji z Platformą Obywatelską. Tak, przepraszam. A pani Jacka, a pan jedzie do Warszawy jutro? Nie. Nie. Czyli nie jest pan delegatem? Nie jestem delegatem. Myśmy mieli już spotkanie w FML-u, Forum Młodych Ludowców, parę tygodni temu. Rozmawialiśmy na ten temat. I prawda, no jest, mamy tam jakieś swoje zdanie, o którym nie mogę teraz powiedzieć, aczkolwiek doszliśmy do jakiegoś porozumienia. A jeszcze tylko dopytam, czy delegaci mają obowiązek zagłosowania tak, jak to wyszło w tych głosowaniach na niższym szczeblu? Tak, oczywiście. Czyli... No to jest demokracja. No nie może sobie, bo skoro większość u mnie na wsi działaczy chce iść w koalicji obywatelskiej, to ja nie mogę sobie sam stwierdzić, że nie. A to taka tradycja, bym powiedział, jak amerykańska. Taka, ale też taka sejmikowa z czasów szlacheckiej Polski. Tak, że były te instrukcje sejmikowe i szlachcic, który jechał do Warszawy na Sejm, miał głosować tak, jak mu kazali, tak, a nie jak tak, jak mu serce. Tak, dokładnie. Dlatego, no proszę Państwa, no 120 lat, prawda? No jesteśmy partią demokratyczną, różnimy się. Co za kątek, to jest różnica Polski, więc dlaczego to tak długo działa? Właśnie dlatego, że jest demokracja.
Nie ma tego króla, tego lidera, który powie, tak ma być i koniec. Nie, proszę państwa, w PSL-u tego nie ma. Panie Jacku, on jeszcze dopytał, bo obserwujemy życie polityczne w Polsce od wielu, wielu lat i czasami jest tak, w wielu różnych partiach, że jak dochodzi do głębokiego podziału, to one po prostu się dzielą, one się po prostu rozpadają. Bardzo wiele takich partii, no co zostało po Unii Wolności? No ja rozumiem, tak, oczywiście, ale proszę zauważyć, że PSL ma bardzo dużą zdolność koalicyjną i osoba, która nie umie się dogadywać, no nie ma czego szukać w PSL-u, prawda? Więc no i zdanie większości jest zdaniem ostatecznym. Czyli jak ktoś ma zdanie odmienne, to albo zaciska zęby i musi to przeżyć po prostu. Albo do widzenia. Albo do widzenia, no po prostu. Albo oddaje legitymację, tak? Albo oddaje legitymację i szuka sobie miejsca gdzie indziej. No tych partii na rynku jest dosyć sporo. Coraz więcej. I kto jest, jeśli ktoś ma, nie wiem, bardzo silne poglądy katolicko-prawicowe, no to jest partia taka na rynku. Jeśli ktoś ma... obraca się, że tak powiem, w lewą stronę, no to też jest taka partia. Tam to dopiero ma wybór. No jak to mówią... A jeśli ktoś po prostu umie żyć z ludźmi, świetnie sobie radzi, wie, że to jest, że demokracja jest bardzo ważna w życiu politycznym, w życiu każdego człowieka, bo po prostu no, całe nasze życie jest złożone z pewnych kompromisów, na które także uważam, że dlatego to tak długo trwa, dlatego to tak mocno trwa, dlatego to tak długo trwa. Dlatego mamy takie wyniki, jakie mamy, czyli najwięcej radnych gminnych, najwięcej radnych powiatowych, najwięcej sołtysów, najwięcej wójtów, bo na tych małych podwórkach, w tych małych ojczyznach to tak działa po prostu. Większość... Na wsi działa, na wiejskiej niekoniecznie. No na wiejskiej niekoniecznie. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Mam dla pana dobrą wiadomość, to będzie też cytat z tego wywiadu, który już cytowała redaktor Aneta Skomorowska-Kobza z Markiem Sawickim. Wystarczy Aneta. Dobrze. Cytowała Aneta. Otóż tam Marek Sawicki powiedział coś takiego, że Władysław Kosiniak-Kamysz powinien odsunąć starych i siwych działaczy PSL-u, czyli starą gwardię. To coś dla pana, bo pan jest młoda gwardia. Tak, oczywiście. Jestem młoda gwardia. Nie mam związku z ZSL-ami i innymi takimi, że tak powiem, etapami w naszym ugrupowaniu. Czy powinno się odsunąć? I tak i nie, proszę państwa. I tak i nie, bo tak. Z jednej strony proszę zauważyć, jak działają, ja tutaj taki podam może głupi przykład, ale tych molochów nowojorskiego sądu, nowojorskich adwokatów i tych wszystkich takich firm. Proszę zauważyć, że nawet jeśli stary adwokat pójdzie na emeryturę, to i tak raz w miesiącu jest spotkanie, gdzie go pytają, tego dziadka starego, a co wy myślicie o tym? Pamiętam, była kiedyś taka sprawa. Także nie możemy się całkowicie odsunąć od doświadczenia, od wiedzy. No bo takie ruchy bolszewickie już kiedyś były, prawda? Gdzie usuwano się wymyślano świat od nowa. Tak, i budowano świat od nowa. No nie na tym cywilizacja polega, żeby ją cały czas budować od nowa, no. Aczkolwiek faktycznie może przydałaby się odrobina tej świeżej krwi w polityce. Aczkolwiek wydaje mi się, że dosyć duża liczba teraz z tych posłów się powymieniała. No, patrzmy nawet na mój PSL, prawda? Mój kochany PSL, gdzie szefem jest 37-latek, panem prezesem, gdzie jego zastępcy to są wszystko ludzie po FML-u, tak? Gdzie rzecznik prasowy jest młody Kuba. Także naprawdę, no, tych młodych osób do polityki, w polityce jest coraz więcej jest kobiet, coraz więcej jest tych ruchów młodzieżowych. No ale z kolei niektórzy twierdzą, że stara gwardia ma rację, twierdzą, że jeśli ludowcy pójdą razem z PO, to na długie lata wypadną na polityczny aut. I mówił pan o tym, że tych doświadczonych, żeby nie powiedzieć starszych, trzeba słuchać, to może coś w tym jest, co oni mówią. Co mówi tak zwana stara gwardia? Ja należę do ludzi, którzy kochają eksperymenty. Zostało mi tak po studiach, prawda? Uwielbiam robić eksperymenty, uwielbiam mylić się, uwielbiam uczyć się, więc
Ja optuję za tym, żeby jednakowoż pójść w koalicji. Zaryzykować, zobaczyć. Jak nie wyjdzie, trudno. A w te sondaże, które pokazują wynik Koalicji Europejskiej razem z PSL-em, wierzy pan, czy nie? One pokazują, ale lepszy niż Zjednoczona Prawica. Prawie 38%. 38,2 chyba procent. Czy 37,8? No, chyba 38,2, no nieważne. Zależy, tak czy siak, sondaż. Tak czy siak, no w tych sondażach całkiem fajnie stoimy. Czy ja w nie wierzę? To one skłaniają do tego. Ja ogólnie połączenia? Nie wierzę w sondaże, jak naprawdę. Nie wierzę w sondaże, mam dosyć duże doświadczenie tak na arenie samorządowej, jak na arenie krajowej, bo nieraz prowadziłem, nieraz pomagałem przy wyborach, przy kampaniach wyborczych. Także to, co się okazuje później, wcale nie musi być adekwatne z sondażami. Proszę zauważyć poparcie pana prezydenta Komorowskiego. 60%. I nagle co? Nawet 70. Wielkie zaskoczenie, prawda? Proszę sobie przypomnieć wybory samorządowe, poprzednie wybory samorządowe. PSL dawali nam ile? 3%? I nagle wielkie zaskoczenie? Także nie do końca wierzę w wybory. Wierzę w bardzo dobrą, uczciwą pracę, wierzę w eksperymenty, wierzę, ale w sondaże można zapytać grupę 100 ludzi, przypadkowo wybranych, a można po prostu zapytać, ale w tej przypadkowości wcale nie musi być dokładnie przekrój społeczny. Także czyli te sondaże nie są jakby argumentem do tego, żeby w Koalicję Europejską wejść dla pana? No, dla mnie nie. Dla mnie argumentem jest choćby wczorajsza moja rozmowa z moim przyjacielem, który powiedział: słuchaj, ja mam bardzo silne prawicowe poglądy, ale jak wy będziecie w koalicji, to ja zagłosuję na koalicję, bo to nie będzie taka całkiem odskocznia w lewo. To będzie ten trzon prawicowy, katolicki, więc bardzo się cieszę z tego, jakbyście byli w koalicji, bo wtedy z czystym sumieniem zagłosuję. To jeszcze dopytam, w koalicji w tych eurowyborach, czy także w koalicji w wyborach jesiennych? To znaczy, wie pan, no, mówiąc o koalicji, chyba mówimy o koalicji i w eurowyborach, i w tych jesiennych do polskiego parlamentu. Dlaczego? Ponieważ za mało czasu, za mały odstęp czasu, żeby zbudować jakąkolwiek inną, żeby przeskoczyć z jakiejkolwiek innej kampanii, tak? No, poza tym druga sprawa, sezon ogórkowy nas czeka po drodze. Także mówiąc o jednym, to chyba będzie ostateczne. I przed nami ostatnia część odsłony rozmowy z Jackiem Jaszczyszynem z młodzieżówki PSL. Panie Jacku, bo wspomniał o tej takiej frakcji, która troszkę zmierza w stronę prawicy. No, pewne szlaki zostały już przetarte. Angelika Możdżanowska, pani wiceminister, nawet z nią rozmawiałem parę miesięcy temu, no, jest teraz w Zjednoczonej Prawicy i nawet dostała wysokie miejsce na liście wyborczej do Europarlamentu. Tak, pani Angela startuje z drugiego miejsca. No nie, no fajna kobietka, no poznałem ją 21 listopada 2016 roku. To była... Jak pan dokładnie pamięta, kiedy pan ją poznał? Dokładnie pamiętam. Cóż to za spotkanie musiało być? Troszkę seksistowsko zabrzmiało, więc chyba pani minister wpadła panu Jackowi w oko. Nie do końca. Nie, no fajna kobietka, no i zatańczy, i pośpiewa, i wypije jak trzeba, także nie mam nic do niej. No jej przejście do prawicy, do PiSu trochę zabolała, bo później musieliśmy się, prawda, dogadać z tym kołem euro demokratów, czy jakoś tak. W każdym razie wiadomo, o co chodzi. Europejskich demokratów, tak. Także no wiadomo, o co chodzi. No fakt, no jest, no wyszła no, od nas. I to drugie miejsce to jest wysoko dla niej, czy gdyby została, byłaby wyżej na liście? Ja czytałem w internecie, że gdyby nie była w PSL-u, to byłaby w jakimś GS-ie kadrowo. O, jakie to złośliwe.
Także ja nie wiem, czy to jest wysokie miejsce, czy se zasłużyła. No miała prowadziła naszą kampanię. Najpierw bardzo źle się o PiS-ie wypowiadała, że to są, ja tutaj mogę zacytować, aczkolwiek nie wiem, czy dobrze zacytuję, że PiS kłamał i kłamać będzie. Także no jest taką trochę kontrowersyjną postacią w PSL-u. Można by nawet powiedzieć, że się nie mówi dobrze. W ogóle się o niej nie wspomina, a jak się wspomina, to się nie mówi dobrze. Aczkolwiek no... Zrobiła jak chciała. No, trochę oszukała. Jest kowalem swego losu. Trochę oszukała wyborców, słuchajcie, bo jednak ci ludzie zagłosowali na nią, zagłosowali na PSL. Wiedziała, jaka jest sytuacja, że... Niech pan to powie radnemu Kałuży w Katowicach. No... Dokładnie to samo. To jest, powiedziałbym, taki etap trudny do osiągnięcia już. Dlatego jestem zwolennikiem po prostu, jeśli poseł oddaje, żeby mandaty należały do partii, a nie należały do osoby. Chyba, że zrobimy JOW-y, to wtedy rozumiem. A to już są chyba postulaty nie na eurowybory, ale na kolejne wybory parlamentarne, te jesienne. Musimy niestety kończyć już naszą rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. W loży radiowej Jacek Jastrzyszyn z młodzieżówki PSL był państwa i naszym gościem, a teraz zapraszamy na nasz piątkowy cykl Mądre ryby nie biorą. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.